Kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane była tematem debaty w Kielcach zorganizowanej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Końskich oraz Instytut Ochrony Zdrowia. Są problemy, które dotyczą zarówno całego kraju, jak i województwa świętokrzyskiego, o których warto mówić. I to był główny cel tej dzisiejszej debaty. Myślę, że i pacjenci, i wszyscy w nim uczestniczący, wszystkie osoby wyniosły z tego jakieś doświadczenie. To, na co zwraca uwagę od wielu lat Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, to jest to, że w Polsce nie mamy rejestru osób chorych na stwardnienie rozsiane. Pan doktor Rola od wielu lat prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego z powodzeniem, z tego co wiem, taki rejestr, natomiast nie udaje się przekonać decydentów, żeby taki rejestr stworzyć, a tak naprawdę trudno jest skuteczną terapię zastosować, jeżeli nie wiemy nawet jaką rzeczywistą liczbę chorych mamy. W tej chwili można powiedzieć, że rejestr funkcjonuje na właściwym poziomie w trzech województwach. W województwie świętokrzyskim, w województwie podlaskim i w województwie podkarpackim. Tam udało nam się zebrać w miarę wszystkich pacjentów, a co najważniejsze, mamy wgląd w zmieniającą się sytuację co roku czy co pół roku. Staramy się monitorować sytuację chorych. Im więcej nowoczesnych czy ultranowoczesnych terapii wchodzi do arsenału lekarzy leczących osoby ze stwardnieniem rozsianym, tym szybciej powinniśmy przystąpić do leczenia, bo tym większą tą szansę z wykorzystaniem tych nowych technologii do wydłużenia i to znaczącego wiele, wiele długich lat życia, sprawności pacjentów. Druga zasada, niezwykle, niezwykle ważna, to jest to co Pan Profesor mówił o personalizacji, czyli dostosowania leczenia do indywidualnych potrzeb danego pacjenta, do indywidualnego przypadku. Tutaj kluczową rolę odgrywa komunikacja. A w komunikacji mamy po pierwsze obszar wiedzy pacjenta, tej niezbędnej, którą pacjent powinien mieć, żeby mógł po partnerstwo rozmawiać z lekarzem. Po drugie, wiedza lekarza też, jak przekazywać tę wiedzę, którą on ma, ekspercką, pacjentowi, żeby ten mógł zrozumieć. Jest to ogromne, proszę mi wierzyć, zadanie dla obydwu stron. I tutaj bardzo często obserwujemy problemy w komunikacji właśnie. To, że nie mówiliśmy dzisiaj, jest kolejny punkt, jest rehabilitacja rozsiane. Często jest tak, że pacjenci, którzy nie trafiają do leczenia farmakologicznego, niestety dla nich ustawiam ze strona punktu utrzymania sprawności jest rehabilitacja. W Polsce mamy niestety duże braki, jeżeli chodzi o te kwestie. Z tego co słyszę i też udziały to sygnalizują, niestety coraz bardziej zmniejsza się chęć refundowania rehabilitacji, także chorych na stwardnienie rozsiane. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego nie jest w stanie niestety takich urządzeń w systemie załatać. No, staramy się robić to, ale pewnie ostatnio też zaczyna trochę mniej chcieć finansować rehabilitację. To bardzo niepokojące, bo przy tej chorobie ta rehabilitacja jest kluczem właściwie. Nawet jeżeli jest to leczenie farmakologiczne, rehabilitacja jest bardzo pomocna i konieczna. No i to, o czym mówiłem, zaopatrzenie jest środki pomocnicze. Jeżeli tego problemu prostego zdawało się nie rozwiążemy, no to trudno mówić o zmianie jakości funkcjonowania chorych ze stwardnieniem rozsianym. Każdego roku zostają zarejestrowane nowe leki, a co najważniejsze, one z pewnym poślizgiem są refundowane i stają się dostępne dla naszych pacjentów. Zmieniają się też programy lekowe, gdzie są zmiany ułatwiające włączanie tych pacjentów, funkcjonowanie tym pacjentom. Czekamy na wkrótce nowe leki, które mogą być pewnym przełomem w leczeniu stwardnienia rozsianego. To jest są dwa główne leki, okrelizumab i gladrywina. Czekamy od lat. Jest światełko w tunelu, koniec tego roku czy początek przyszłego będą refundowane, bo już są zarejestrowane i dostępne dla naszych chorych, zwłaszcza dla tych z postacią pierwotnie postępującą, dla których aktualnie nie mamy nic w arsenale.
Z racji pracy z chorymi, sama jestem chora, mogę na chwilę obecną to podzielić to samo, co powiedział pan doktor, dlatego że problemy psychologiczne też bardzo przerażają osoby chore na SM i myślę, że ta pomoc psychologiczna dla chorych byłaby bardzo niezbędna i moim zdaniem już na etapie diagnostyki, ponieważ wiele osób też sobie nie daje rady z tym, jak właśnie, że to jest choroba, szukają odpowiedzi przeważnie na internecie, co niestety też jest złe, sama wiem, sama to przeszłam. My akurat mamy tą dużą możliwość, że mamy współpracę z naszymi lekarzami na oddziałach końskich i naprawdę pomoc mamy dużą, jeżeli chodzi o pewne niejasności, których nie wiemy, czy jakieś tam problemy. I niestety nie jest to wszędzie. I myślę, że takie wsparcie ze strony lekarzy, czy też psychologów bardzo by było w naszym przypadku potrzebne. Biorąc pod uwagę właśnie obecność tutaj Państwa z PTSR-u i z firm farmaceutycznych, to wydaje mi się, że dobrym by było stworzenie takiego pakietu startowego dla pacjenta z rozpoznaniem, żeby on miał taką, dostawał jakby z informacją, że jest chory na SM, żeby dostawał taką poprawkę, żeby jakby maksymalnie zmniejszyć możliwość błądzenia po internecie, wpadania w jakieś takie dziwne strony, jakiś tam pseudoborelioz i tam różnych innych rzeczy. I to by tak znacznie ułatwiło to lekarzom prowadzącym jakby później tą drugą rozmowę, że pacjent już by był troszkę obeznany, wiedziałby coś o lekach, wiedziałby o tym, gdzie się zwrócić i że akurat wejść na stronę PTSR-u, a nie na żadną inną. A także, no myślę, że też by to służyło przejrzystości jakby naszej działalności jako lekarzy, że jakby no nie jesteśmy tutaj zwolennikiem żadnej opcji terapeutycznej, tylko dobieramy ją do pacjenta. Pod koniec debaty odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości, a po jej zakończeniu warsztaty dla pacjentów i przedstawicieli PTSR.